Bosy wirus, jak ludzie słyszą, to zastanawiają się w ogóle o co chodzi, czym tu zaraża, no bo wirus kojarzy się z zarażaniem. I tak naprawdę to był taki mój sprytny pomysł, żeby określić swoją formę aktywności fizycznej, specyficzną, szczególnie tutaj na sądeckim rynku sportowym, że tak nazwijmy, czyli propagowanie bosej aktywności, którą czynię na co dzień. Skąd bosy? No właśnie, tak jak mówię, biegam, boso nie tylko biegam, ale także chodzę na co dzień. Chcę zarażać tą formą aktywności inne osoby, ze względu na to, iż to jest przede wszystkim zdrowe, pomimo żeby się wydawało również bezpieczne, oczywiście, gdy się odpowiednio z głową do tego podejdzie. A wirus, czyli właśnie zarażanie, chcę zachęcać osoby. Do tego, aby poszły tą drogą. A również wirus ma drugie dno, czyli moje nazwisko, Trojan. Jak osoby, które interesują się zagadnieniami informatycznymi, wiedzą, że Trojanów w sieci jest bardzo dużo, które infekują komputery. I chciałbym być takim dobrym wirusem, czyli zachęcić osoby, które chcą podjąć jakąkolwiek aktywność fizyczną, do tego, aby zrobiły to razem z nami. W Akademii Bosego Wirusa, czyli nasze wspólne treningi. Kilka razy w tygodniu zapraszam serdecznie. Będziemy razem działać dla Waszego zdrowia. Sama nominacja do plebiscytu na Sądeczanie na Roku była dla mnie dużym zaskoczeniem. Nie mówię tego przez to, że każdy tak mówi i och, ach, jak się udało mnie zaskoczyć. Naprawdę. Traktuję tę nominację jako duże wyróżnienie, oraz z drugiej strony, przede wszystkim, jako potwierdzenie obranej drogi w karierze sportowej, do której zachęcam każdego. Jeżeli uważacie, że taka forma aktywności i mobilizacji sądeckiego społeczeństwa i reprezentowania ziemi sądeckiej, co czyni podczas różnych imprez sportowych jest dla Was ważna i zasługuje na tytuł Sądeczeni na Roku. Dziękuję z góry za głos.